Witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil Stanek, który jest prezesem platformy Racemana i współzałożycielem spółki Beat Evil, która teraz chyba będzie zmieniała nazwę na Code Addict. Witam cię, Kamilu. Witam cię, Dariuszu. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Tak, dobrze, będziemy rozmawiać. Wspomniałeś, że zmieniamy nazwę. A, mogę? Tak? Jesteśmy w trakcie zmiany nazwy. Aha. Czekamy tutaj na decyzję KRS-u i mogę, jak mogę skorzystać z okazji, no to jeżeli ktoś z KRS-u mnie ogląda, proszę zwróćcie uwagę na nas i przyspieszcie proces. Mamy nadzieję. No bo już komunikat SPI giełdowy z waszej spółki już był kilka miesięcy temu o zmianie strategii i zmianie nazwy. Dokładnie. A nazwa się jeszcze nie zmieniła, ale w KRS-ie, jak to wiadomo, trzeba swoje odczekać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o trzech niesamowicie modnych rzeczach, mianowicie blockchainie, gamingu i o crowdfundingu. Trzy anglojęzyczne słowa w jednym, czyli platforma Racemana. Jakbyś mi mógł przybliżyć, czym Racemana jest i dla kogo jest przeznaczona? Racemana jest platformą crowdfundingową. Tutaj mamy pierwszy buzzword już wykorzystany, tak? Jakby wykorzystujemy ten crowdfunding przede wszystkim do wsparcia polskiego gamingu, który bez wątpienia tutaj zaczyna królować w polskim biznesie czy na GPW. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Polacy będą mogli w prosty sposób dziabnąć ten kawałek tortu. No tak, w prosty, przejrzysty i bezpieczny sposób dziabnąć ten kawałek tortu, tak na dobrą sprawę. To jest jakby główne założenie Racemana, tak? Czy blockchain jest w stanie to umożliwić, żeby to było proste i przejrzyste dla każdego? Tak, oczywiście, że jakby technologia blockchainowa to nie jest żaden kosmiczny produkt, tak? Do tej pory jakby nie mamy chyba żadnej bezpieczniejszej technologii, która by umożliwiała takie transakcje i tego typu działania w sieci, tak? To jak to będzie działało? Bo mamy platformę, mamy już wtedy teraz na rynku dużo platform crowdfundingowych, gdzie prowadzone są kampanie, gdzie jakaś spółka na przykład sprzedaje swoje akcje i to nazywa się equity crowdfundingiem, chociaż sam crowdfunding wziął się z tego, że na przykład na Kickstarterze, Indiegogo i wielu innych amerykańskich serwisach jakaś spółka, zazwyczaj jest to niewielki startup, zbiera kasę na jakiś swój na przykład produkt, który chce wprowadzić na rynek. Później pojawiła się era equity crowdfundingu, czyli takiego zbierania funduszy jakby trochę na giełdzie, ale zupełnie poza giełdą, czyli bardziej przystępne dla zwykłego użytkownika, który nie chce zakładać konta maklerskiego albo w ogóle nie ma pojęcia, czym jest giełda. A jak to wygląda w przypadku Racemany? W Racemanie dużo pytań naraz zadałeś. Jeżeli chodzi o... W sensie jak to będzie działało, bo mamy, powiedziałeś, że będą spółki gamingowe mogły korzystać z usług platformy i z drugiej strony mamy użytkowników, którzy w jakiś sposób będą mogli te spółki wesprzeć. Jak to będzie wyglądało? Tak. Flow tutaj jest jakby bardzo prosty. Z jednej strony są spółki, z drugiej użytkownicy spółki, które posiadają produkty. My tutaj jesteśmy skupieni na spółkach gamingowych, które posiadają jakby produkty gamingowe, czyli grę. Tak, one wystawiają taką kampanię na naszym serwisie i wszyscy wspierający, tak, bo to tutaj nie, jakby na początku to nie będą inwestorzy, tylko ludzie, którzy wspierają dany projekt, tak, mają szansę uczestniczyć w przychodach z takiego projektu. Spółka określa, jaki to jest przychód, ile może oddać tego przychodu jakby dla tych wspierających, tak? To jest przychód oczywiście netto i przez jaki czas będzie ten przychód pracował na korzyść tych wspierających, tak? Czyli my tutaj zakładamy, że spółka musi być na odpowiednio daleko posuniętym poziomie zaawansowania takiej gry, żeby od momentu wsparcia projektu, czyli od momentu tak na dobrą sprawę zakończenia kampanii na naszym serwisie, nie minęło więcej niż 3 do 6 miesięcy do czasu pierwszej wypłaty już na konto takiego wspierającego. I te wypłaty mają pojawiać się cyklicznie co 3 miesiące. Czyli co kwartał mają się pojawiać na kontach wspierających. Tak? I w zależności od tego, jak
jaka spółka, jaki sukces spółka osiągnie swoją grą, czyli ile kopii swojej gry sprzeda, od tego zależy, czy my jakby wyrównamy swoje wsparcie i czy na tym coś zarobimy. Mhm. Czyli jest to jakby taka forma, można powiedzieć, dywidendy, którą spółka będzie wypłacała swoim posiadaczom tokenów. Te tokeny będą nazywać się, z tego co wiem, mana, prawda? Tak. Czy teraz jesteś już w stanie powiedzieć, bo wiem, że platforma jest na wczesnym etapie rozwoju, tak, czy będzie to jeden rodzaj tokenu na całej platformie, przeznaczony dla wszystkich projektów, czy te tokeny będą miały jakieś różne, nie wiem, różne nazwy, różne rodzaje, różne nominały? To tutaj należy zaznaczyć, że dużo tutaj, powiedziałbym 90% z tego zależy od regulatora naszego, tak? Czyli od instytucji, która zajmuje się legislacją i co tak naprawdę my będziemy mogli zrobić na tej platformie, co będzie prawem dozwolone, bo z tego co wiem, jakby prace są rozpoczęte, nie wiem na jakim stopniu zaawansowania, no ale zakładam, że skoro GPW mocno interesuje się tematem blockchainu i tematem takiego rodzaju wsparcia czy inwestycji, no to gdzieś tam te prace są na pewno prowadzone i w perspektywie kolejnych 2 lat będzie się to, będzie się wyjaśniało po kolei. Natomiast mogę powiedzieć, jak bym chciał, żeby to wyglądało. To właśnie, oczywiście to mnie interesuje. To była taka ekonomia takiego bardzo płynnego tokenu, tak? Nie wchodziłbym tutaj w żadne tematy ze stablecoinem, próbą jakby utrzymania kursu na jednym poziomie takiego tokenu, tylko bardzo liberalna, demokratyczna platforma, gdzie ekonomia działa na korzyść zarówno wspierających, jak i spółek gamingowych. Mhm. Czyli obrót wtórny, jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej. Czyli ten token podlegałby prawom popytu i podaży, miałby pewnie swój order book, arkusz zleceń, gdzie pojawiałyby się zlecenia kupna i sprzedaży, czyli taki rzeczywiście pełnoprawny token na blockchainie, którego wartość jest całkowicie zależna od zainteresowania rynkowego. No tak, i z tego co na tą chwilę wiem, no to GPW ma w planach swojego rozwoju, tam właśnie w tym planie na 2020 rok, taką właśnie platformę, możliwość jakby wtórnego obrotu tokenami. Tak, w ogóle chcą wprowadzić nową platformę. No i tam chętnie byśmy notowali taki token, tak, oczywiście, przepraszam. Czyli giełda tokenów na GPW. Być może kiedyś to się wydarzy. Miejmy nadzieję, że wcześniej niż później. Chociaż już pamiętam, Marek Dietl jeszcze w 2018 roku wspominał, że chciałby, żeby jednak przynajmniej New Connect był może nie tyle rozliczany, to żeby platforma transakcyjna funkcjonowała na blockchainie. No, zobaczymy, jak to będzie. Reismana jest takim pierwszym krokiem GPW w tą stronę, pierwszym ukłonem. To jest oni tworzą platformę do private market, ona się nazywa, i ona ma właśnie odpowiadać za takie tokenowe podejście do inwestycji, czy do wsparcia. No i tutaj bardzo fajnie, że zaprosili nas do współpracy. Ja się osobiście bardzo cieszę. Bo wy robicie to jakby trzy spółki. Trójkącie. Trzy spółki. No, tak, trójkąt. Mamy GPW Private Market, tak jak wspomniałeś. Jesteście wy, tak, czyli Bit Evil, już niedługo Code Addict i INC. I kto tutaj jaką ma rolę w tym układzie? Tak, BitEvil/CodeAddict, no to tutaj nie ma co ukrywać, że my jesteśmy gośćmi od technologii, tak? Czyli wszystko, co jest związane jakby z produkcją tego serwisu, designem, supportem technologicznym i tak dalej, to jest nasza działka, na której się dobrze znamy i efektem tego jest chociażby Reismana lub, nie wiem, 30 innych naszych klientów, których obsługujemy, do tego, czy tam obsługiwaliśmy, INC jako tacy panowie twardzi finansiści, którzy mają niesamowite doświadczenie na rynku inwestycyjnym, właśnie generują nam takie wsparcie prawno-inwestycyjne. My w ogóle jakby stworzyliśmy osobną spółkę, Reismana jest konsorcjum 2 spółek, czyli BitEvil/CodeAddict i Reismana, INC SA. Mhm.
A GPW występuje tutaj w roli takiego wielkiego brata, który zaprosił nas do inicjatywy Private Market. A z ich punktu widzenia jest to bardzo dobra okazja do akceleracji spółek, które są jeszcze za małe, żeby wejść na New Connect, tam nie wspominając o głównym pakiecie, ale właśnie bardzo fajnie je można szybko złapać w jakimś akceleratorze, który może wyglądać właśnie jak Reismana. I to jest dla nich po prostu uzupełnienie oferty, czyli bardzo szybko zaczynają łapać bardzo małe, znaczy, no może nie bardzo małe, ale małe zaczynające się biznesy technologiczne czy tam gamingowe, tak? W zasadzie już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie, ale ja chciałbym jeszcze to podkreślić. Czyli dla kogo tak naprawdę Reismana jest przeznaczona? Zacznijmy od strony tej pozyskujących kapitał, czyli od strony spółek gamingowych. Które spółki będą mogły korzystać, może nie tyle które, tylko jakie spółki będą mogły korzystać właśnie z Reismany? No bo wspomniałeś już, że to nie będą raczej spółki, które już są na New Connectie albo tym bardziej na GPW. To znaczy mogą być to spółki, które są na New Connectie albo na GPW. Wszystko zależy, czyli to nie będzie się wykluczało? Nie, to się nie wyklucza w żaden sposób, bo jeżeli na przykład założyciele, funderzy, inwestorzy nie chcą się dalej rozwadniać, nie chcą rozwadniać swojego kapitału, a mają potrzeby finansowe, mają grę na odpowiednim etapie produkcji, tak, no to nie ma żadnego problemu, żeby przez taki crowdfunding, też tutaj za zgodą giełdy po prostu, zebrać sobie dodatkowy kapitał i podzielić się tym udziałem w przychodzie, tak? A kto będzie mógł? Tak, tak. Bo mamy troszeczkę opóźnienia w dźwięku. Więc ja czekam, aż ty skończysz zdanie. Nie wiem, czy skończyłeś. I odwrotnie. Nie wiem, czy skończyłeś swoją wypowiedź, czy ci przerwałem? Tak. Skończyłem. Dobra. To tak jak w tym kawale, czy musztarda, czy ketchup. Tak. No to jeszcze zapytam o to, kto będzie mógł skorzystać z tej drugiej strony, czyli ze strony może nie tyle inwestorów, co posiadaczy, jak to mówią, token holderów. Kto będzie mógł zostać takim token holderem i co będzie musiał zrobić? Bo na przykład, żeby kupić akcję spółki publicznej, trzeba się zweryfikować, trzeba założyć konto maklerskie, przejść cały KYC i no po prostu być na regulowanym rynku, trzeba przejść dużo różnych kroków. A jak to będzie wyglądało w przypadku Reismany? Tak, u nas zdecydowanie na początku będzie to prostsze. Jeżeli regulator tego nie zepsuje, no to zostaniemy przy prostej formule, ale tak na dobrą sprawę każdy, kto ma takie chęci, wolne środki, które może przeznaczyć na ten cel. Oczywiście najbardziej interesują nas ludzie związani z tradingiem na GPW oraz gracze, ponieważ oni mają najwięcej wiedzy potrzebnej do świadomego wsparcia takiej kampanii. Tak? Tutaj jakby nie interesują nas ludzie, którzy strzelają tymi pieniędzmi na ślepo, a potem mają problem, że akcje spadły z 3 zł na 2 zł i policja, proszę przyjechać na Facebooka. Tak? To jest trochę... Tak, proszę przyjechać na GPW, to jest trochę słabe. No, to jest moje oczywiście życzenie, żeby ludzie z odpowiednim poziomem wiedzy się pojawiali na tej platformie. Ale chciałbym, żeby zaczęło to funkcjonować mocno w środowisku graczy i liczę raczej na wielu drobnych wspierających niż na kilku dużych misiów, którzy by się pojawili, jakby zabrali możliwość mniejszym wspierającym, tak? Mhm. Mnie ciekawi jeszcze jedna kwestia, znaczy wiele rzeczy mnie ciekawi, ale to, o co zapytam w tej chwili, to jest kwestia tego, czyli rozumiem, że nie wiem, czy to już jest w jakikolwiek sposób ustalone, czy jeszcze nie. Żeby skorzystać z Reismany jako ktoś, kto kupuje tokeny, będę musiał przejść jakiś proces weryfikacji? Będę to robił z poziomu smartfona, czy jakiejś platformy webowej? Jak to będzie wyglądało? To jest, w tej chwili to jest tak proste jak zakupy w każdym innym sklepie internetowym. Po prostu mamy bramkę płatności, wybieramy poziom wsparcia, który nas interesuje i jakby jest w zasięgu naszych możliwości. Klikamy dosłownie przycisk wesprzyj, czyli takie kup, tak? No i przenosi nas do bramki płatności w tym momencie, jesteśmy do jakby tutaj umową związani z serwisem T-Pay. No i na technologii T-Payowej. T-Pay by link taki. Dokładnie, PayByLink. Aha, czyli jakby obowiązek
weryfikacyjny jest troszeczkę przeniesiony na banki, ponieważ my musimy dokonać płatności z konta bankowego, gdzie jesteśmy już wcześniej zweryfikowani. Tak. Imię, nazwisko, adres i tak dalej, i tak dalej. Oby takie, wiadomo. Oby ta koncepcja się powiodła, bo wiem, że tutaj w przypadku tokenów mogą się pojawić jakieś problemy regulacyjne, ale mam nadzieję, że skoro GPW się tym zainteresowało, to będzie w jakikolwiek sposób łatwiej. A w jaki sposób będzie realizowany ten udział? Tak? Chciałem tutaj tylko dodać jeszcze jedną rzecz, że tutaj należy pamiętać o tym, że my na samym początku, czyli przy tych pierwszych kampaniach, to ten nasz token, to on tak na dobrą sprawę nie może być jeszcze tokenem z punktu widzenia prawnego, czyli będzie tylko zapisem w bazie danych. Tak? Jeżeli pojawi się odpowiednia legislacja, to wtedy oczywiście odpalamy grube działa i lecimy z całą technologią blockchainową, tak jak pani Bozia każe. Okej, okay, brzmi dobrze. Natomiast też interesuje mnie jedna rzecz, znaczy to już druga, a interesuje mnie też, w jaki sposób będzie realizowany ten udział w zyskach z konkretnej kampanii. Kupuję sobie taki token i w międzyczasie, gdy pojawiają się wypłaty tego udziału w konkretnym, z konkretnej kampanii, to będzie realizowane w postaci również tokenów, czy będę otrzymywał to na przykład jako możliwość wypłaty środków pieniężnych na konto bankowe? Oczywiście, możliwość wypłaty środków pieniężnych na konto bankowe. Tym się będzie my jesteśmy platformą, która tylko i wyłącznie pośredniczy w takiej transakcji. My nie odpowiadamy za przesyłanie tych pieniędzy. To przesyłanie pieniędzy z wygenerowanych zysków z gry spoczywa na barkach spółki, która taki kapitał pozyskała, tak? I ta spółka bezpośrednio na konto swoich wspierających wypłaca pieniądze zgodnie z tym, ile tych pieniędzy tak na dobrą sprawę im się należy poprzez to wsparcie, które nabyli, tak? Czyli ile mają tokenów, każdy token odpowiada za jakiś procent przychodzie, tak? To się wszystko sumuje i no my oczywiście to zrobiliśmy tak, że spółka ma bardzo prosty dostęp do tego, bo może sobie wszystko wygenerować do XML-a, zaciągnąć do swojego konta bankowego i zrobić jedną paczką, puścić te wszystkie przelewy. No ale faktycznie te pieniądze lądują bezpośrednio na kontach wskazanych przez wspierających. Z jakimi kosztami wejścia na Raise Money muszą liczyć się spółki, które chciałyby pozyskać kapitał właśnie w ramach tych kampanii? No bo wiadomo, że rynek crowdfundingowy teraz jest w Polsce, nie chcę powiedzieć, że nasycony, natomiast jest dużo platform, jak na stosunkowo niewielki kraj, jakim jesteśmy, jest naprawdę dużo platform, które ze sobą konkurują o uwagę spółek. I ile to będzie kosztowało i w jaki sposób właśnie Raise Money będzie atrakcyjniejsza dla spółek, które chcą pozyskać kapitał na swoje produkcje związane z grami? Wiesz co, nie wiem, czy od poziomu kosztowego my tutaj będziemy jakoś konkurowali z innymi platformami tego typu. My zdecydowanie jesteśmy skupieni na tym rynku gamingowym i na tym rynku technologicznym, który ma prowadzić do tego, że ta spółka po pewnym czasie pojawi się na tym, czy tam na New Connectie, czy jeżeli osiągnie ogromny sukces, to oczywiście na głównym parkiecie. I to jest jakby ta główna rzecz, która nas tutaj wyróżnia. Ale jeżeli chodzi o same koszty jakby pojawienia się na naszej platformie, no to pierwszy koszt to jest tak na dobrą sprawę weryfikacja takiego podmiotu. I to jest dosłownie kilka tausendów. Jeszcze nie mamy tego na sztywno ustalone, bo też chcemy zobaczyć, jak to rynek będzie odbierał, tak? Czy to będą 2000, 4000? No jest to pierwszy taki przesiew, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany jakby pozyskaniem, nie wiem, 500 000 albo 1 000 000 złotych, a nie jest w stanie wyłożyć na początku 4000 złotych, no to coś tutaj jest mocno nie halo, tak? Więc to jest ten pierwszy przesiew, który robimy, w którym pomaga nam tutaj bardzo mocno INC. Sprawdzenie, takie pierwsze gruntowne sprawdzenie takiej spółki, czy ona w ogóle się nadaje na to, żeby w nią ją wspierać i czy ona ma szansę pojawić się potem, zaistnieć na New Connectie czy na głównym parkiecie. Czyli to jest taka opłata, powiedziałbym, takie fee startowe, aby się zainteresowani, a to, na czym sama platforma ma zarabiać, no to jest oczywiście procent od pozyskanego kapitału w taki sposób, od pozyskanego tego wsparcia. I tutaj nie mamy na sztywno ustalonych tych procentów, bo to z każdą spółką dyskutujemy jakby osobno, tak. Mogę tylko powiedzieć, że to są widełki między 5 a 15%.
Czyli rozumiem, że tutaj będzie dochodziło do jakiejś weryfikacji tych podmiotów, które będą chciały wejść na, tak, na RaceMana i rozpocząć jakąś swoją kampanię. Tak. Czym będziecie się wyróżniać na jakby spośród innych platform crowdfundingowych, bo rozmawiałem z wieloma osobami, które prowadzą takie strony i oni zawsze powtarzają, że oni są tylko narzędziem do rozpoczęcia kampanii przez jakąś spółkę i sami nie weryfikują rzetelności, nie weryfikują ryzyka inwestycyjnego żadnej konkretnej kampanii i to jest już kwestia tylko i wyłącznie użytkowników, którzy w takie kampanie inwestują. Rozumiem, że w przypadku RaceMany jednak to ryzyko inwestycyjne, że na przykład jakiś projekt po prostu nie wypali, będzie niższe z tego względu, że tutaj pojawi się ta pierwotna weryfikacja. Tak, nie ma jakby ogólnego dostępu do tego, tak na dobrą sprawę. My wolimy zrobić zdecydowanie mniej kampanii, ale zrobić te kampanie porządne, niż pójść na jakąś masówę i łapać po prostu każdą osobę z pomysłem, tak na dobrą sprawę. Tutaj zdecydowanie idziemy w tą stronę, że dbamy o jakość tego, co się ma pojawić na naszej platformie. Czyli zamiast jakość, ma być jakość. Super. Jeszcze pytanie dotyczące rozwinięcia się na inne gałęzie działalności spółek, które mogłyby rozpoczynać kampanię na RaceManie. No bo gaming, wiadomo, że teraz jest jeszcze hossa gamingowa, wciąż bardzo dużo spółek gamingowych na giełdę wchodzi. W zasadzie czekamy na Cyberpunka wszyscy. No właśnie, w zasadzie głównie spółki gamingowe teraz na giełdzie się pojawiają. Mamy Cyberpunka za niedługo. Zobaczymy, co będzie potem. Platforma RaceMana w swojej idei ma być przeznaczona głównie dla spółek, w zasadzie wyłącznie dla spółek gamingowych. Natomiast jestem ciekawy, czy w przyszłości planujecie rozszerzyć działalność właśnie tego crowdfundingu tokenowego o jakieś inne spółki, na przykład, które świadczą jakieś usługi kulturalne, czy może jakieś związane z mediami, nie tylko gaming? Tak, planujemy. Jest to oczywiście melodia przyszłości, ale z racji na nasz model, na naszą formułę, w jakiej działamy, jest to dość proste, żeby skorzystać z tego przy innych produktach, niekoniecznie elektrycznych, elektronicznych, które generują jakieś przychody i są w stanie się skalować bardzo dobrze, przychody skalować oczywiście pionowo do góry, a nie w poziomie, tak? Więc jeżeli podejmiemy taką decyzję, że gaming mamy opanowany, wszystko jest fajnie i mamy dobrą technologię, nasza społeczność rozumie to, co się tam dzieje, no to faktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby jakby iść, raczej rozszerzyć tą naszą działalność. Na pewno zaczniemy to od, takie rozszerzenie zaczniemy od produktów około gamingowych, tak? Czyli jakieś technologie WearTechowe, jakieś technologie streamingowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? Znamy też z racji tego, że my piszemy bardzo dużo jako Code Addict, Bitevil dla startupów, a nasz ostatni klient jest fundusz inwestycyjny austriacki, który jest dość mocno osadzony w jakby strukturze gamingowej i inwestycjach gamingowych, który nie inwestuje bezpośrednio w gry, ale w produkty, które są jakby chodzą dookoła tego tematu, tak? Więc to jakby z każdych stron łapiemy informacje i, no i sprawdzamy, to się wstawić tutaj i na tym zarobić, tak? Zarówno my, jak i nasi oczywiście wspierający. Kiedy możemy liczyć na start platformy? Bo wiemy, że jest ona na dość wczesnym etapie rozwoju, powiedziałbym, że nawet koncepcyjnym, no ale kiedyś trzeba będzie ją uruchomić. I kiedy można na to liczyć? Taki nasz wewnętrzny deadline, który funkcjonuje, no to jest zamknięcie pierwszego klienta naszego, pierwszej kampanii do końca tego miesiąca. Rozmowy się rozpoczęły. Do końca października. Na dobrej drodze. Do końca października, oczywiście. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wszystko uruchomić, tak? Jednak nie chciałbym tutaj tego wypisywać gdzieś krwią na ścianie albo obstawiać moje kończyny, czy to się uda, czy się nie uda, ale to jest nasz wewnętrzny cel. Chcielibyśmy do końca października odpalić pierwszą kampanię, która będzie kampanią gamingową,
No i mam nadzieję, że ta kampania będzie dużym sukcesem oczywiście. Gdzieś tam rozmawiamy z bardzo fajnymi ludźmi, gdzie to wszystko ma ręce i nogi. Bardzo mocno osadzone właśnie w rynku gamingowym, z ludźmi, którzy już mają na tym polu jakby dużo sukcesy. A kiedy będzie można z perspektywy użytkownika zainwestować w tokeny Mana? Tak, oczywiście hipotetycznie. Mówisz o tokenach, które mogłyby być notowane, czy o wsparciu kampanii? Nie, mówię już o otwarciu platformy, że mogę tam założyć konto, mogę się zalogować i mogę wesprzeć. Zakładamy, że już wtedy jakieś kampanie na niej się znajdują i mogę już po prostu pełnoprawnie sobie skorzystać z możliwości zainwestowania w ten projekt, który mnie interesuje. Wraz ze startem pierwszej kampanii. Jakby my technologicznie jesteśmy gotowi. To, że teraz nam się kilka zakładek nie świeci, to nie znaczy, że tam jeszcze coś piszemy, tylko po prostu dopinamy tego deala z pierwszą spółką, która ma uruchomić kampanię crowdfundingową na naszym serwisie. Na razie domyślam się, że jeszcze nie możesz zdradzić, co to za spółka. No nie, ale jeżeli dopniemy tych, o których myślę, no to raczej wszyscy będą zadowoleni. O tak, no to najważniejsze, żeby wszyscy byli zadowoleni. I na koniec jeszcze chciałem zapytać o was, o wasz poprzedni projekt około blockchainowy, czyli z tego co pamiętam, Era Coina, jako Big Evil go wypuszczaliście. Co tam, bo tak ostatnio zrobiło się cicho na jego temat, co tam w trabie piszczy? Może powiem to, co dobrego było z tym projektem, to w naszej ekipie ustabilizowała się wiedza, taki know-how technologiczny odnośnie blockchaina i to pozwoliło jakby dość dobrze nam, znaczy to pozwoliło nas dobrze strakować tutaj w tej sytuacji, gdzie pracujemy z INC i z GPW i byliśmy jakby ekipą braną pod uwagę do tego, żeby rozwinąć taki projekt, jakim jest Reismana z racji doświadczenia właśnie w tej dziedzinie. No niestety z Era Coina zabiło trochę, znaczy zabiło, no on jeszcze tam troszeczkę sobie dyszy, ja wcale nie neguję, czy my nie wrócimy do tej formuły w momencie, kiedy będzie ta legislacja lepsza w Polsce albo jakkolwiek, tak? No ale faktycznie z Era Coinem mieliśmy bardzo duże problemy właśnie przez tą legislację, z racji tego, że my jesteśmy polską spółką notowaną na giełdzie, było tyle obostrzeń, że no z każdej strony jakbyśmy się nie obrócili, co byśmy chcieli zrobić z tym projektem, to tak na dobrą sprawę byliśmy haltowani właśnie przez tą legislację, tak? Gdzieś tam jakaś dotacja była cofnięta w tym kierunku. Było sporo problemów legislacyjnych, no i no też kiedy dostajesz, nie wiem, 10. policzek przy tym samym projekcie, no to też jakby zaangażowanie ekipy i ludzi dookoła, wszystkich, którzy byli po prostu napaleni, żeby ten projekt odpalić, no to faktycznie tam się drastycznie skurczyło, tak? Oczywiście jakby cała technologia, którą my wtedy stworzyliśmy, to wszystko jest. Projekt nie jest jeszcze wyrzucony do śmieci. Korzystamy z tego, co się nauczyliśmy i tutaj przy Reismanie bardzo dużo rzeczy zastosowaliśmy właśnie z projektu Era Coinowego. To pokrótce to, co się stało. Drugim też takim czynnikiem, z którym się zderzyliśmy, to było to, że ludzie jeszcze bardziej nie rozumieli tej technologii i kiedy my z takim Era Coinowym naszym projektem mocno marketingowym szliśmy chociażby do jakiegoś centrum handlowego, no to zdarzały się sytuacje, że po prostu prezes, zarządca tego centrum, tak, za pierwszym razem po jakiejś tam zgodzie naczytał się w internecie jakieś tam informacje o tym, jak to blockchain, bitcoin, jakie to skamy chodzą, jakie to jest jedno wielkie oszustwo, no odbierałem potem telefony pod tytułem, że proszę pana, to jest bitcoin, to ja w to nie wchodzę, bo ja w to nie wierzę. No i takie trochę, no, krucjata. Trochę mi się, tak, taka... Przypomniała mi się trochę refleksja jednego z prezesów firm, które w Polsce stawiają bitomaty, czyli te, nazwijmy to, bankomaty do kupna kryptowalut, gdzie na początku były bardzo ogromne problemy, żeby w ogóle jakiekolwiek centrum handlowe, jakakolwiek galeria się zgodziła na to, żeby u nich na terenie postawić takie urządzenie.
bo na początku się okazało, że okej, fajnie, ale potem jak już doszło do formalności i wyszło na jaw, co to jest, że tam będzie wielkie B, takie bitcoinowe się świeciło. Kryptowaluty, tak. No to nie, to jednak panowie, jednak my rezygnujemy. No rozumiem, tak. A przypomnij, bo na pewno nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, jakie były w ogóle aspiracje Bitevilla, Eracoina. Co ten projekt miał robić? Tak? To była tokenizacja punktów lojalnościowych, tak na dobrą sprawę, i my budżety marketingowe, które jakby spółki przepalały na swoje marketingi, tak, próbowaliśmy przekształcić w taki sposób, żeby one trafiały bezpośrednio do ludzi, którzy są narażeni, którzy odbierają ten marketing, tak, czyli nic skomplikowanego. Jeżeli wyświetla ci się jakaś reklama, tak, no to ty patrzysz na tą reklamę i jakby tracisz swój czas, oglądając tą reklamę, a za to, że ktoś wyświetlił ci tą reklamę, no to jakaś spółka typu Google albo Facebook, tak, pobierała odpowiednie pieniądze od spółki, która tą reklamę chciała wyświetlić. No to my stworzyliśmy taką aplikację, w której te reklamy, które się wyświetlają, za oglądanie materiałów reklamowych po prostu dostawałeś pieniądze, tak? I te marketingi budżetowe nie szły wtedy do tych dużych graczy, którzy mogą wszystko, tylko jakby bezpośrednio ładowały się na twoim portfelu Eracoinowym w twojej aplikacji. A model trochę podobny na przykład do przeglądarki Brave i tokenu Basic Attention. Tak. Czyli jakby ta zmiana... Tylko my to zrobiliśmy wcześniej, ale nam niestety nie poszło tak dobrze jak im. No, ale jak wspomniałeś, być może jeszcze kiedyś powstanie jak Feniks z popiołu projekt Eracoin. No tak, ja mam osobiście bardzo duże aspiracje marketingowe, więc bardzo chętnie wrócę do tego projektu, żeby jeszcze raz go spróbować wdrożyć. Ale tutaj oczywiście nie chciałbym, żeby to było odbierane jakakolwiek deklaracja z mojej strony. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Kamil Stanek. Rozmawialiśmy między innymi o platformie Raisemana, która, jak się okazuje, może się okazać, że wystartuje wcześniej niż w drugiej połowie 2021 roku, tak jak to było w komunikatach prasowych, co jest bardzo ciekawe. Dzięki ci jeszcze raz za rozmowę. No i życzę, że tak powiem, dobrego startu platformy. Jeszcze nie dziękuję i do zobaczenia.